Spalony był? Właśnie mi się wydaje, że nie było. Ale że odgwizdali spalonego, tak? Za niego się. A z kim gra Wierzbica? A no to tak. Wszystkie mecze 22 kolejki Kamskiej Trasy Okręgowej odbywają się dzisiaj. Na szczególną uwagę zasługuje mecz w Wierzbicy, gdzie wicelider Ogniwo Wierzbica podejmie dzisiaj lidera Unii Rejowic. Kalon to z przeszłości wrócił. Jak mówi, to się znalazł. Dużo mówi. Patrz, on się nie zna. Eksperci z tym będzie się kłają. Jakby nie prawa, tylko lewa. Jarek!
Nowy krótko! Ale juga. Kapitan nagrań. Ale trybuna ale piła. Dobra, ale piła. Lewy i kij. Tak. I rower troszkę. Tak, tak, ten nie remek. Kuba Frącyk i... Lej! Bij! To od razu bij! 53 minuta spotkania, podwójna zmiana w drużynie Ruchu. Blisko opuścili Robert Boszko i Gabriel Lewandowski, a w ich miejsce Damian Jaremek i Kuba Frącyk. Chodź w ruch, tam jest! Będą na ochronę? Dobra. Obrótnie! O kurde. To też nie ma lewy. Ale za to. Niekontrolowane podanie. Dobra, idź mi to, idź teraz zadaj kiecie. Stoj! Graj, idź! Graj! Ej! O, znowu go ucho boli. O, ucho zabolało. Złapał go za nogi. No to to mamy! Sędzio! Mamy kamerę, trzeba by był farsz zrobić. Zaraz cofniemy. Za nogi go złamał stąd! O, nikt kurwa nikt. Alan, spokojnie! Czy jej winek wejdzie? Ta się chyba nie wierzy, nie? Bez winka to nie ma dużo. Zaostrzyła się gra nieco.
Mambo do Afryki! Dokładnie. Proszę Maciek!
W każdym razie dwie żółte kartki dla Tomasza Żelisko i czerwona w konsekwencji. Dwie kale. Nie widział. W tamtej stronie co takie było? Jedno dla kapitanu na pewno. Do dziewiątki. No ale ten 22 czerwony, nie? Za dużo. Tak. Dziewiątko. Nie, no ładnie siedzi. Kuba tak mówi, ale... Teraz pójdzie się. Nie może, co musi już... Znaczy, ja nie widziałem, o tak. Jego bierek? No kurwa, bierek. Coś numery się musiałem pozmieniać. No na razie idzie obok. Bo noga boli. No, może kuleje. Sześćdziesiąta druga minuta spotkania. 2-0 dla Ruchu Izbica. Bramkę na 2-0 zdobył Patryk Lewandowski. Pogała mu na kontakt czy tam? Czy pogała? Winek wejdzie i zobaczy, co się działo. Albo padł. Dwa! 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 Bójcie się. Winek wstał. Oho. My mamy te klękajcie na rynek. Mamy te asy. Taki nasz Rodrigo. Kurwa. No! Uderzaj! Się. 64 minuta spotkania, 3-0 dla Ruchu Izbica, druga bramka, Michał Gałka! Winek na skrzydełko? O, proszę. I przy okazji zmiana w drużynie Ruchu Izbica na boisko wchodzi Igor Winek, a po jej boisko opuścił Bartłomiej Jeremek. Igor, obudź się! Kurwa, że nie. Winek. Winek. Ale trzy to mało! No. Jest! Brawo!
Albo byś salami. A dobra, dobra. Konkolat. Dobra, chodź, panowie, ruch tam jest, polkarzy! Sprytnie chciał. Owsa, nie ja mam. Teraz. Do mnie, wychodzimy do mnie! Wyżej jeden, Maciej, wyżej! Spoko, pan. Ścignie go, idę! Jeszcze. Maciej! Ładnie! Cristiano! Ładnie, ładnie! Bardzo ładnie! Krótkie nóżki. Taka duża. Indywidualnie.
Pinka za rapołami. Znowu! Wyśla się ze ścianą. Dobra, sobie, bo to kurde zmiło się. Rusz Maciek! Rusz Maciek! Maćka! Jedziesz Maciek! Eee, co teraz co? Kurwa, boli! Średnie! Co? Ej! Nic nie pokazała! Zatrzymał się i zaczął biec. Co ona tam stoi? Maciek stwierdził, że nie dobiegnie, ale jednak biegł. Ale chyba ostatnie siły jego. Bo idzie już tak jakby... Maciek, masz wodę! Też mi już po prostu mam przedać szansę. Kto? Ten co wchodzi? Zszedł. To zszedł mi się w jakieś dziwne protokoły. Ciągle na Zacznij się. Czy on wie, jak się pewnie podradził? No to jak on biega? Banana bym dostał. Nie, 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 nie. Bardzo ładnie. No przecież on nie taki do przodu. Tak będzie szybciej biegał. Patryka Lajnik! Minę to chlapie! Ojej! Czekaj, nie zobaczę. Ten 91 to nie widzi piłki. Ma potencjał. Poszło na milicję. Tenisa na pewno nie. Przestałeś. Ile grają? 74. Dziękuję. To się podoba. Która? 74. 74. A. Trzy razy jeszcze powtórzyć? Jak powoli jeszcze 10. 54 trzeba mówić. Która? Jeszcze 10. 54 trzeba mówić. Dobrze, grubo, źle. Dobrze, to nie a gdzie? To wiesz, to stoi. No tam stoi, no i go pan.
75. minuta spotkania, zmiana w drużynie Ruchu Iwica, boisko opuścił Maciek Śliwa, a w jego miejsce Igor Pawlek. Ale się w głowie kręci. Gdzie 91 na bieg? Jaremek. 77. minuta spotkania, będzie rzut karny dla Ruchu Iwica po faulu na Damianie Jaremku. Nie, dobrze zagrał. Bardzo dobrze, Grzesiu. Nie, no mówię, że za dużo pochwał dostał i dzisiaj nic nie strzeli. I on mówi, co już strzelisz? A to chciałem, że to jest. Aha, to ty no. Lizo, wystrzelałeś się już. Nie, nie, szczepała się na czasu, to właściwie. No, bez wyrzutu. I co ich zaraz hat-tryka? Co można by było wystarczyć? Ósma minuta spotkania, 4-0 dla Ruchu Iwica. Trzecia bramka w tym meczu zdobył ją Michał Gałka! I zmiana w drużynie Ruchu, boisko opuścił grający ten Hamon Blonka, a w jego miejsce Adrian Kaszek. Brawo! Brawo! Dobrze, Petlarek! Jużo! Dobrze, Petlarek! Dobrze,
się nie przesuwa. To jest jedno, no to nie było. Ido! No! Tam cały czas. Tu studia jest pod nami. Ta od obwoda kurwa stoi? Tu jest pod nami. Ten, nie. Ale trener co robi? Gdzie tam kiedyś stała? Leci masz, leci masz. Patrz, ja się tam. Tam, bo się kurwił. Yes.
Albo noga by poleciała. No by czapka spadła. No i znowu! Ja widzę oburzony żeński głos. To sektor gości? Nie mam pojęcia. Tam dziewczyny siedzą. No to stało. Wyspane. Oddać chciał. Żarcik sytuacji. I mecz. Gramy! Najpierw! Dawaj! Dawaj! Ale jakbym wszedł z piłką, to by nie był. Jakby sam. Byłby. Podał. Po 89 minuta spotkania, 5-0 dla Ruchu Izbica, druga bramka w tym meczu, Patryk Lewandowski. Daj
ty im chodź na szczęście. Ja. I koniec meczu, bo 3 gramka do rolki i dwóch papierów na